Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to wyrzekać się. W Biblii Tysiąclecia to słowo wyrzekać się brzmi dość tak negatywnie, może nawet przestraszać w kontekście tego, co mówi Jezus. Natomiast gdy sięgniemy do oryginału, to słowo trzeba by przetłumaczyć: Kto nie odseparuje, nie odłoży na bok tego, co posiada, nie może zacząć od początku, nie może stworzyć nowego początku. Tak dosłownie trzeba by przetłumaczyć to zdanie. Zobaczcie, jak zmienia to postać rzeczy, jak nie brzmi już negatywnie, ale jak pokazuje tę logikę Jezusa, który mówi: wszystko, co posiadasz, musisz odłożyć na bok, odseparować przynajmniej na chwilę od siebie, aby stworzyć nowy początek. I w tym nowym początku, którym jest Ewangelia, będziesz mógł zobaczyć, czy to, co posiadasz, licuje z Ewangelią, czy to, co posiadasz, nie przeszkadza ci w pójściu za Jezusem, czy to, co posiadasz, nie sprawia, że Ewangelia w twoim życiu kuleje. Jezus mówi: wyrzeknij się, czyli odłóż na chwilę na bok, odseparuj od siebie, by stworzyć ten nowy ewangeliczny początek. A wtedy zobaczysz, czy to, co posiadasz, nie przeszkadza ci w kroczeniu za Jezusem. Tego sobie, kochani, wam życzę. Niech więc na ten nowy początek życia Ewangelią błogosławi nas i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.